twoją menadżerką jest twoja dziewczyna. Narzeczona. Jest tutaj? Jest, ale w studio. Nie, no, nie, na, nie, na, jest, na mnie jest... spojrzałeś. No bo ty też jesteś narzeczoną. No tak, to prawda. Macie ten samą narzeczoną? Chyba nie. Chyba tylko my nie mamy. No dzisiaj to nie, bo dzisiaj jest wtorek. Dobrze. Jan. Jakie... Bo ja na przykład uważam, mam paru przyjaciół, artystów, których partnerki, żony są menadżerami. I to ogranicza. Czasami menadżer musi pójść wabank, musi zaproponować ryzyko. Czy nie boisz się... No czego ona ci życzy, jak idziesz do walczyć? Miłego dnia, kochanie. Wygrał, bo jak wygrał, zarobię więcej hajsu i ona też. Tak rozmawiacie? Normalnie, to jest biznesowa, wiesz, relacja. Nie ma, wiesz, jak jest biznes, to jest biznes. Jak jest miłość, to jest miłość. Ale nie macie takich ograniczeń, że jak cię prowadzi twoja dziewczyna, to jednak to jest jakiś... Czy to jest przemyślany wybór? Wiesz co, no jest to od paru lat i się bardzo dobrze sprawdza ten mechanizm i jeżeli coś się dobrze sprawdza, po to zmieniać. No doprowadziła też jakby, wiesz, to, że ja walczę o ten najważniejszy pas w moim sporcie, to jest zasługa moja, bo wywalczyłem to sportowo, ale też jej, bo wiesz, też musiała o to tam z tej strony menażerskiej dziubać, dubać i... Ale traktują ją poważnie? Tak. A jak przegrywasz walkę, no bo miałeś tam parę, tak? Przypadkowych, no wiadomo, powinni. Ze Świerczewskim przegrałeś tam... Z Grzegorzem Lato chyba walczyłeś też. Ale powiedz mi... Wszystko przede mną. Ale powiedz mi, jak na przykład się bijesz i przegrywasz, to tak myślisz, oj, Dorocie będzie przykro, chyba mu przypierdolę jednak. Nie, myślę, że będzie, wiesz, biedniejsze konto. A to jest hobby? Nie, to jest praca, to jest hobby, to jest, wiesz, pasja, miłość. Naprawdę? Tak. Ja bym tego nie robił, bo ja nie musiałbym tego robić, gdybym tego nie lubił. Robię to, bo to przede wszystkim sprawia mi przyjemność. To, że na tym zarabiam, to jest zajebiście. Ja wiem, że temu programowi ciągle zarzucają, że gadamy o hajsie, ale może dlatego, że w innych programach nie rozmawiają o hajsie. Dobrze się zarabia, na przykład za tą walkę możesz mi powiedzieć, ja nikomu nie powiem. W tym momencie nie muszę nic do końca życia robić. No co ty mówisz? Ja umrę w przyszłym tygodniu. Wiesz, ale... No to tak. Nie, no jest dobrze, nie ma co narzekać. Zawsze może być lepiej, wiesz, zawsze jest za mało, ale jest okej. Naprawdę? Czyli ja coś zaniedbałem w swoim życiu. Tego nie wiem.